Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. Siemanko, mam na imię Krzysiek, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak montuję sufit podwieszany za pomocą M-Systemu. Zapraszam do oglądania. Co to jest takiego M-System i jak się go stosuje? To jak widzicie, mam tutaj jedną paczkę. Mamy taką magiczną instrukcję, warto sobie ją przejrzeć. Jest tutaj opisane, jak to się montuje, jakie odległości i tak dalej. Ja sobie będę robił sufit z pojedynczego płytowania, żadnego tutaj dużego obciążenia nie będzie. Tutaj macie proponowane rozstawy oraz zużycie na sufity oraz na ściany. Tutaj macie podany jaki rozstaw. Ja biorę sobie ten rozstaw i będę miał około 5 m² wydajności. Tutaj ten sufit, co będę robił, ma tak właśnie około tam 10 czy tam jakoś tam 9 wychodzi i kupiłem sobie dwie paczki tego M-Systemu. Co mamy w paczce? Jak widzicie, mamy tutaj talerze montażowe 21 sztuk, jest to coś takiego. Do tego mamy jeszcze na tej śruby. Oprócz tego zestawy są od razu wkręty do płyty kartonowo-gipsowej, które będziemy dokręcać do tych talerzyków. Jeszcze powinny być i są takie oto tutaj koszulki, to nazwę do tych śrub. I tutaj, jak widzicie, wszystko nam się odhaczyło i wszystko nam się zgadza. Jak widzicie, jest pokazane, że przy montażu sufitów należy te przesunięcia płyt zachowywać. No i co, przejdźmy do rzeczy, pokażę Wam, jak ja to robię, jak ja to sobie rozmierzam, no i jak ten sufit nam wyjdzie. Także bierzemy się za robotę. No to jak ja sobie rozmierzam ten cały M-System? Na początku biorę sobie dyszkę. Tam minimalnie jest 7 bodajże centymetrów. Chodzi o to, żeby na ten krążek nam się tutaj zmieścił. Także dyszkę z jednej i dyszkę z drugiej. Mamy 10 i mamy dyszkę, tu się trochę odsunę, bo to jest nierówno, także dyszka i od końca jedziemy sobie tak 60 mamy i 120, tam zaraz sobie zaznaczymy i odtąd też dyszka. Mamy dyszkę. No i dobra. I teraz tak. Odtąd, dotąd, że tak powiem, w tą stronę robimy sobie co 60 centów. Z racji tego, że płytę będę kładł sobie w tą stronę. Płyta ma to szerokości 1,20 m, więc akurat ten krążek, co nam tutaj wychodził na 1,20 m, płyta skończy się w połowie krążka. Teraz będziemy sobie szli w tą stronę i tutaj sobie robimy 140 centów od ściany, nie od tego, tylko liczymy sobie od ściany. Także robimy sobie 40 i robimy sobie dyszkę. I tu mamy następne. Znowu robimy sobie 40. I robimy sobie dyszkę. I tutaj będziemy wiercić. I tutaj analogicznie to samo. Od tego będziemy sobie robić 40. To jeszcze nie zaznaczam.
bo sobie odmierzę tam z tamtej drugiej strony tak samo 10, 60, 120 i od tamtej kreski z tej strony puszczę sobie laser tutaj do tego i wyznaczę nam tutaj tą linię i wtedy sobie zaznaczę, gdzie to dokładnie idzie. Bardzo też ważne i istotne jest to, tutaj to będziemy wiedzieć, że jest 10 centów, ale sobie podmierzę, bo tu mam tą 60, sobie zaznaczyć, że to wychodzi nam, tu mamy 60, a tu już nie mamy 60 mniej, bo no ale tak liczmy od tego, 60 jest tutaj i tak sobie zaznaczmy, że tak będzie, że tutaj będzie, będą szły po prostu te krążki. Jak ten kolejny rząd, gdzie to się skończy na 120, będziemy widzieć, jak sobie położymy płytę, no bo to będzie krążek krańcowy, tak tego krążka zwykle nie będziemy widzieć. Jak sobie teraz położymy kreskę tutaj na tej ścianie i z drugiej strony tak samo, to później jakąś poziomicą przed laserem sobie strzelić lub wytrasować sznurem i będziemy wiedzieć, gdzie to jest i sobie będziemy wiercić odpowiednio, żeby nie na Robin Hooda walić te wkręty, że tu będziemy, przypuśćmy, mieć ten krążek, a będziemy walić gdzieś tu, wiadomo, że nam to nie złapie. Także ja sobie rozmierzam, puszczam laser i zaznaczam. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes. I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit. I go crazy when I'm overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I'm going to fight it! I'm going to fight it!